You better turn up. Dzień dobry, witam was w nowym vlogu. Mamy dzisiaj sobotę i jedziemy po misie. Wcześniej jeszcze byliśmy w arkadach, bo słuchajcie, pomyślałam, żeby nagrać coś innego i poszłam sobie do Pepco i poszłam pierwszy raz ever do Action. I kupiłam parę rzeczy, pokazałam wam, co mi się tam podobało, dałam różne propozycje i tak dalej, więc ten film, chyba jak to oglądacie, jest już na kanale albo będzie w przyszłym tygodniu, nie pamiętam dokładnie, jak to mam wszystko zaplanowane, ale jestem ciekawa, jak wam się spodoba, no bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie nagrywam, raczej nie opierałam swoich materiałów o Pepco czy Action, ale też właśnie mamy tej okazji do pogadania, ale myślę, że to też zrobię później, już jak na spokojnie postawię sobie aparat i pogadamy, bo chciałabym z wami na jakiś temat tam porozmawiać. Nagroda najbardziej zmęczonego pieska chyba bez dwóch zdań wygrywa miś. Tragicznie jest zmęczony. Jego języczek. Dzień dobry, tak jak mówiłam na początku filmu, chciałabym sobie z wami pogadać na jeden temat, dlatego że pod niektórymi filmami coś tam zaczęły pojawiać się komentarze na temat tego, jak spadły mi wyświetlenia. Były też komentarze, że moje filmy są nudne, że cały czas nagrywam to samo, że się skończyłam, o takie coś też widziałam, więc pomyślałam, że warto byłoby tutaj usiąść, jako że to jest vlog z mojego życia, a to jest część mojego życia, i po prostu sobie z wami pogadać, jaki jest mój punkt widzenia, co ja o tym myślę i tak dalej, więc jeżeli jesteście ciekawi, no to już zaczynam. Zacznijmy sobie może najpierw od tego tematu, gdzie niektórzy twierdzą, że już się skończyłam i że nagrywam nudne filmy i że robię to, bo muszę, a nie bo chcę. I to akurat jest coś, co troszeczkę mnie boli, dlatego że gdybym nie chciała nagrywać filmów na YouTubie, to spokojnie mogłabym z YouTuba odejść. Mam co robić w życiu i poradziłabym sobie, ale nie chcę, dlatego że ja zaczęłam nagrywać YouTube'a, dlatego że po prostu nie miałam z nikim do pogadania w tej kwestii i zaczęłam wtedy oglądać, zobaczyłam, że faktycznie są takie filmy i że o kurczę, to jest fajne, też bym tak chciała, zaczęłam to robić i od samego początku nagrywałam dlatego, że chciałam, a nie dlatego, że przynosiłoby mi to jakieś korzyści, powiedzmy, że no finansowe, dlatego, że na samym początku czegoś takiego w ogóle nie było i do tej pory, w tym momencie nagrywam, bo chcę. Kiedy na przykład wyjeżdżam na wakacje, to zawsze jak wracam, to po prostu jestem mega podekscytowana, że mogę normalnie usiąść i tutaj sobie pogadać z wami i ponagrywać, bo to jest coś, co kocham robić i po prostu jest mi przykro, kiedy ktoś mi mówi, że nagrywam coś od niechcenia, bo wszystkie filmy, które nagrywam, są zaplanowane dużo wcześniej, mam kalendarz. W ogóle kupiłam sobie też taką całą tablicę, żeby rozpisywać sobie wszystkie filmy, które chcę nagrywać, więc kompletnie nie jest tak, że ja robię coś od niechcenia, bo to jest moja największa pasja, czyli YouTube i nagrywanie na YouTubie i robienie zdjęć na Instagrama, ogólnie po prostu tworzenie w internecie, to jest coś, co uwielbiam robić, coś, co sprawia mi ogromną frajdę, więc po prostu jest mi przykro, kiedy coś takiego czytam. Druga kwestia to to, że nagrywam nudne filmy i teraz za każdym razem, kiedy dostaję taki komentarz, pytam się, co ta osoba rozumie przez nudne filmy i jakie filmy są dla niej ciekawe. I w sumie, jak dobrze kojarzę, to dostałam tylko raz taką odpowiedź i w odpowiedzi były filmy typu Get Ready With Me, Jack Makeupy, Hole, czy... Nie no, chyba to były te filmy. To może coś tam się jeszcze pojawiło, ale chodziło ogólnie o to, że to są wszystkie filmy, które się pojawiają u mnie na kanale. I jasne, że nie będzie na kanale Jack Makeupów co tydzień, Get Ready With Me co tydzień, czy Hole co tydzień, to... Kiedyś miało miejsce, chociaż to chyba było co miesiąc, tylko właśnie staram się jak najbardziej to urozmaicić, żeby do każdego w jakimś stopniu trafić z tymi materiałami, które wrzucam i nie wiem za bardzo, co macie na myśli mówiąc nudne filmy, bo na przykład teraz mam zaplanowane inne filmy niż to, co normalnie wrzucam i zawsze kiedy coś takiego robię, to później pojawiają się komentarze, a gdzie jakiś test kosmetyczny, jak wrzucam testy kosmetyczne, to pojawiają się komentarze, a gdzie jakieś hole, więc zawsze jest tak, że cokolwiek nie nagram, ktoś mi napisze, że wolałby coś, co wcześniej nagrywałam, gdzie inni pisali, że już mają tego dosyć, więc też zdaję sobie z tego sprawę, że do nie do wszystkich trafię z
filmami, ale właśnie kiedy dostaję takie komentarze typu, że to są nudne filmy, ja bym naprawdę bardzo chciała usłyszeć, jakie waszym zdaniem są ciekawe, więc jeżeli moglibyście poświęcić chwilkę i dać mi znać w komentarzu, jakie jest wasze zdanie na ten temat, jakie wy uważacie filmy za ciekawe, bo też to się właśnie troszeczkę tyczy z tymi wyświetleniami, gdzie dużo osób mi pisze, że bardzo mocno wyświetlenia mi spadły, z czego zdaję sobie z tego sprawę, nie mam pojęcia, co się zadziało w ostatnich, nie wiem, chyba były 3 tygodnie, gdzie praktycznie oprócz jednego chyba żaden film nie uzyskał ponad 20 tysięcy wyświetleń, co jest dla mnie nowością, patrząc, że w ostatnim czasie po prostu miałam lepsze wyświetlenia. Nie wiem, co się stało, dlatego że też starałam się wrzucać inne filmy, więc tutaj ciężko mi się jakoś, tak wiecie, jednoznacznie do tego odnieść. Jasne, że jest to smutne, jasne, że chciałabym to naprawić, ale właśnie chyba potrzebuję też waszej pomocy, żebyście mi napisali, co chcecie oglądać. Na pewno nie będzie tak, że zmienię ścieżkę i tematykę nagrywanych filmów, dlatego że to jest to, co zaczynałam od samego, z czym zaczynałam od samego mojego początku, coś, co sprawia mi największą frajdę, więc nie ma opcji, żebym kompletnie z tego zrezygnowała, ale po prostu chciałabym też w najbliższym czasie troszeczkę poeksperymentować. Mam już zaplanowane wszystkie filmy na październik i moim zdaniem są to fajne filmy. Jak będzie, jak wam się spodobają, no to zobaczymy przez najbliższy miesiąc, więc po prostu pomyślałam, że chciałabym tutaj przyjść, pogadać z wami na ten temat, żebyście wiedzieli, że nie ignoruję waszych komentarzy, że widzę to, co piszecie i po prostu staram się, nagrywając materiały, żeby one były jak najprzyjemniejsze w odbiorze, jak najciekawsze i jak najlepiej zrobione. Nie zawsze mi to wychodzi, ale mam nadzieję, że te najbliższe materiały, które dla was szykuję, wam się spodobają, więc to jest chyba to, co chciałam wam powiedzieć. Mam nadzieję, że nie powiedziałam nic jakiegoś, coś, co już zostanie źle odebrane, bo nie mam tego na celu. Ale po prostu jestem ciekawa waszego zdania, co wy o tym myślicie, czy faktycznie na przykład jakoś zostałam bardzo mocno w tyle w porównaniu do innych osób na YouTubie, a jeżeli tak, no to właśnie pod jakim kątem, bo to, że mi napiszecie na przykład, że no inni poszli do przodu, a ty nie, ja bym chciała wiedzieć konkrety, bo też nie oglądam wszystkich na YouTubie, nie mam tyle czasu, żeby wszystko śledzić, więc jeżeli macie jakieś wskazówki, macie jakieś rady i tak dalej, to dajcie znać, jakie filmy dla was są ciekawe, jakie na przykład filmy są dla was nudne. Wiem, że czasami jest tak, że ja się za mocno zapętlę na przykład w testy kosmetyczne, ale to też dlatego, że na przykład bardzo dużo nowości wychodzi, wy się o to pytacie, o to i ja staram wszystko nagrać, więc też to też troszeczkę dłużej czasu mi zajmuje, jako że nie nagrywam tylko pierwszych wrażeń, a jeszcze robię update po kilku dniach, po tygodniu, więc więc teraz to już jest chyba naprawdę wszystko, po prostu czekam na wasze komentarze i zobaczymy, co razem damy radę zrobić. Siemka, dzień dobry, witam was, o właśnie muszę sobie założyć zegarek, w czwartek. Chwilę nie nagrywałam, ale musiałam pogarnąć jeszcze inne rzeczy. Dzisiaj właśnie skupiłam się już stricte na YouTubie, co widać po załączonym obrazku, bo właśnie się malowałam. Tutaj mam jeszcze te kosmetyki, których dzisiaj używałam. Ale na story muszę wrzucić bardzo ekscytującą rzecz. Jak wy to oglądacie, to będzie kolejna ekscytująca rzecz na Instagramie, więc polecam obserwować. W ogóle ten rok będzie do końca mega ekscytujący i nie mogę się doczekać, aż to wszystko wyjdzie na jaw, bo to, o czym teraz mówię, mówiłam o tym w innym filmie. W ogóle mój początek dnia był bardzo ekscytujący, bo miałam pewną rozmowę, o której na razie jeszcze nic nie mogę powiedzieć, ale... Więc to, co przed chwilą usłyszeliście, właśnie się tyczy tego, co dzisiaj zajawiłam i co zajawię jeszcze bardziej w sobotę i co będę zajawiać jeszcze bardziej na Instagramie, więc oczywiście polecam mnie tam obserwować. No, a teraz będziemy coś jeść i będziemy jechać, ja nie mogę się przestać uśmiechać, jestem tak podekscytowana, będziemy jechać do Ikei i chyba jeszcze chciałabym zajechać do Obi, dlatego że jak widzicie, mam już tutaj taki mały jesienny setup, ale chciałabym jeszcze coś w to wkręcić, jeszcze żeby było tak jesienni, chciałabym w końcu znaleźć coś do tego wazonu, ale nie pampasy, tylko właśnie coś innego, więc no ale dobra,
Dobra, to idę wrzucać. Dobra, słuchajcie. Wrzucam. Ale jestem zestresowana. Tylko muszę kogoś oznaczyć. Czekajcie, mam zawał! Dobra. Wrzucam. Wszystko dobrze zrobiłam. Miałam tylko wrzucić to, co robię, udostępnij. Gotowe. Jeszcze się przesyła. Ale jestem, kurczę, wiesz co, nie byłam w ogóle zestresowana. A teraz po prostu serce mi tak bije. Już i zrobiliśmy to. Daliśmy radę. Czekam na pierwsze wiadomości. Dam radę? Pocieszasz mnie? Że dam radę, tak? Zobaczcie, w takiej Maxie są święta. A ja tu przyszłam jeszcze szukać jakichś jesiennych klimatów. A tutaj już zobaczcie kalendarze adwentowe. I inne takie rzeczy. A halloweenowe rzeczy to tak średnio. Bo tu mamy takie halloweenowe. Ale nic mi akurat nie pasuje, bo ja bym bardziej chciała takie jesienne klimaty. Jesteśmy w Ikei. I zobaczcie, ten kolor poduszek jest fajny, taki jesienny. Więc bierzemy, zmienimy sobie te poszewki na kanapie. One kosztują 10 zł za jedną. Więc bierzemy dwie. O, ale zobaczcie, jaki ładny wazon jest. No, w Ikei, bo tutaj jestem. Wygląda tak, kosztuje 35 zł. Bardzo podoba mi się, jak wygląda. Teraz czy ja go... No nie potrzebuję. Jesiennego koloru. Wiem, nie potrzebuję, ale wygląda to fajnie. W ogóle zobaczcie, ta pościel jest przepiękna. Przepiękna, ale niestety jest tylko na razie w wymiarach 1,50 m x 2. Więc 8 dyszek, ale naprawdę wygląda ślicznie. Słuchajcie, to tak ładnie pachnie, ale ona kosztuje 75 zł. I tak nie mogę się przekonać, ale ślicznie pachnie. Prawda? Potwierdzasz? Wracamy już do domu, ale byliśmy tak głodni, a wszystko już jest zamknięte, że znaleźliśmy taką pizzerię. To jest Martina, ona w ogóle jest w jakimś dziwnym miejscu we Wrocławiu, ale słuchajcie, ona jest tak dobra, to jest chyba w ogóle najlepsze ciasto do pizzy, jakie kiedykolwiek jadłam. Ja zazwyczaj, wiem, ale ja zazwyczaj zostawiam te dupki, a one tu są tak, z jednej strony takie lekkie, ale takie puszyste, ale one nie są jakieś takie wypchane tym ciastem, tylko jakby tam było takie powietrze i to jest takie chrupiące. Serio, przepyszna pizza. Jak będziecie gdzieś we Wrocku i chcecie się przejechać w dziwne miejsce we Wrocławiu, to polecam, bo tam w ogóle nie było nigdzie kompletnie gdzie stanąć, bo tam jest też osiedle i tam chyba nie ma nigdzie parkingów podziemnych. Miejsce, nie? Pewnie mieszkam. No nie, no nie jest, nie że dziwne, że dziwne, tylko że dziwne, że tam po prostu było tyle aut, że kompletnie nie było gdzie stanąć, no ale też pewnie wszyscy już śpią, więc może to dlatego. Ale pizza jest, słuchajcie, genialna. Już dawno nie jadłam tak dobrej pizzy. Dzisiejsze śniadanie, czyli omlet z hummusem i pomidorami. No i znowu biorę witaminę D3 plus K2. Pamiętajcie, że zawsze zanim zaczniecie brać witaminę D3, warto sprawdzić jej poziom, chociaż w sezonie jesienno-zimowym bardzo często są niedobory. Więc przypominam, żeby po pierwsze się badać, a żeby po drugie pamiętać właśnie o witaminie D3, szczególnie jeżeli właśnie w tym sezonie jesteście tacy zmuleni, nie macie na nic siły, nic wam się nie chce, zaczynają się problemy ze skórą, z włosami, no to wtedy warto się zainteresować, czy czasami ten poziom D3 nie jest za niski w waszym organizmie. No a ja teraz zabieram się za jedzenie i działam dalej. Pokaż, jaki jesteś piękny piesek. No śliczne, cudo. W poszukiwaniu idealnych jeansowych wide legów. Myślałam, że to będą te, ale jak widzicie, dół jest za wąski i wygląda to źle. Myślę, że one właśnie dotąd wyglądają spoko, a już później niżej. No tak nie do końca. A szkoda, jak wiecie, gdy znajdę jakieś fajne wide legi, to dajcie, proszę znać. Chyba w końcu Alan mnie przekonał i będę kupować
Apple Watcha, a tak naprawdę to w ogóle pluszak mnie do tego przekonał, bo dzisiaj w nocy ściągnął mi się ten zegarek i Plushi, mała świnka, ułożył się na nim i mi złamał pasek. Czy ty działałeś w zmowie z pluszkiem? Więc chyba będę brała ten najmniejszy i też nie szóstkę, tylko tą wersję tańszą, SE. Więc zobaczymy, czy będzie. Jestem już z powrotem i w ogóle słuchajcie, ja nigdy w życiu nie kupiłam tyle par spodni, co dzisiaj. Więc teraz codziennie inna para spodni. Przez 5 dni. Ej, ale przecież mam jeszcze inne w szafie. Prawda. A jak dodasz do tego leginsy z Jingle Murzko, to w ogóle... 10. Tutaj poniżej mnie kąt. Nie, ale w ogóle to chciałam powiedzieć, bo zawsze jak mam te spodnie, to są te wide legi ze Stradivariusa, to pytacie się skąd one są, więc są ze Stradivariusa i one teraz są dostępne dokładnie te same, bo był moment, że gdzie ich nie było, ja mówiłam, że to stara kolekcja, ale teraz są dostępne i są jeszcze dostępne w innym kolorze, zaraz wam pokażę w jakim. Beżowe, więc jako, że no nie mam w ogóle żadnych wide legów, ani jakichkolwiek spodni beżowych, no to właśnie sobie wzięłam, jeszcze ich nie mierzyłam w sumie w sklepie, bo wzięłam po prostu ten sam rozmiar, ja mam 36 jak coś i one wyglądają tak, więc daję znać, bo po prostu często się o nie pytacie, a naprawdę bardzo je lubię, fajnie leżą, więc chciałam polecić. O nie, wzięłam zahaczone. Serio, gdzie to jest zahaczone? No nie no. Ach! No, musiałam chyba wymienić. Mogłam jednak je sprawdzić. No ale jak coś, to są dostępne. Dobra, słuchajcie, znalazłam wczoraj w Obi takie pampasy. One są trochę inne w porównaniu do tych, które tu mam. I też wydaje mi się, że właśnie fajnie pasują kolorystycznie, więc zaraz sobie to wsadzimy. Ale zanim, to w ogóle mam pytanko, bo obczajcie... Możecie się zachwycać, to jest alokazja Fredek, ale powiedzcie mi proszę, co oznaczają takie białe coś dookoła, bo na przykład tutaj mi umiera, no ale nie płaczę, bo wyrosło to olbrzymie coś, ale widzicie tutaj te liście? Nigdy wcześniej na żadnym liściu niczego takiego, znaczy na żadnej roślinie, niczego takiego nie miałam, nie ma żadnych szkodników, wpisywałam w Google i nic mi nie wyskakuje, co to mogłoby być, no i jak możecie właśnie zobaczyć na tych starszych roślinach, na tych starszych liściach to widać, to co bym zgadywała, to że ma za mało nawozu, ale nawoziłam ją, tak jak wszystkie inne rośliny i tymi dwoma wersjami nawozu i nic się nie działo z nimi, więc jeżeli jest tutaj jakaś dobra duszyczka, która się zna, to będę wdzięczna, bo chciałabym, żeby dalej była tak piękna, jak jest no tutaj na górze, no ale właśnie chciałabym, myślałam jeszcze, że może ma za dużo światła, więc dlatego ona teraz stoi tutaj i stała tutaj przez cały nasz wyjazd, więc wtedy faktycznie to przestało się powiększać, więc może faktycznie to był problem za dużej ilości światła. No ale nie wiem, jak ktoś wie, to dajcie znać. A ja teraz właśnie chciałam spróbować to wsadzić tutaj, tylko muszę najpierw spryskać te pampasy lakierem do włosów, żeby nic tu mi się nie rozwalało. No dobra, i tak to wygląda. Podcięłam troszeczkę, użyłam lakieru, żeby to się tak nie sypało. Właśnie te też są polakierowane i one kompletnie się nie sypią, więc jeżeli nie znaliście tego triku na pampasy, to od razu mówię. Więc może jeszcze wam powiem, że tak, to jest z Obi, to też jest z Obi, no i te pampasy też są z Obi. To kupiłam w Carrefourze, bo to jest normalna, prawdziwa dynia. A tą świeczkę kupiłam w TK Maxx i ona, słuchajcie, tak pięknie pachnie, bo palę ją właśnie za każdym razem, kiedy nagrywam, więc jak coś to polecam. No i tak to wygląda, myślę, że jeszcze jakieś lampki, coś, bo ogólnie w ogóle tutaj zobaczcie, że ja mam takie haki na zasłonę, bo ja pomyślałam w ogóle kiedyś, że fajnie byłoby tutaj coś takiego zrobić, więc może jeszcze mi się to uda zrobić. Muszę właśnie w końcu znaleźć chwilę, żeby spróbować to założyć i wtedy zobaczyć, czy będzie mi się to podobało, czy nie. No ale na razie wygląda to tak i myślę, że jest spoko. Dobra, słuchajcie, jest sprawa. Jestem teraz w swojej garderobie. Jeżeli nie wiecie w ogóle, jak wygląda moja garderoba, to jest film z tym, jak to wszystko układam, który nagrywałam rok temu, więc jak wpiszecie sobie Mysteryita garderoba, to wam to wyskoczy. Ale właśnie chciałabym jeszcze dzisiaj posprzątać sobie w ubraniach na siłownię, dlatego że jak zaraz wam pokażę,
Dobra, w leginsach może nie jest najgorzej, ale potem jest już, no właśnie, bardzo źle. To wszystko, to słuchajcie, jest Jim Glamour. I tutaj na dole również. Więc to jest to, co chciałabym dzisiaj zrobić, czyli po prostu wyrzucić wszystko i poukładać to jakoś tak z sensem. I też pomyślałam, że właśnie leginsy mogłabym albo kolekcjami poukładać, żeby było mi łatwiej, dlatego że jak widzicie, mam parę czarnych leginsów i zawsze muszę je w pełni rozwinąć, żeby wiedzieć, które to dokładnie są leginsy, więc możliwe, że właśnie sobie poukładam je w kolekcjami, tak żeby wszystko wiedzieć. No i właśnie mam je ułożone w taki sposób, żeby po prostu zmieściło mi się tutaj ich jak najwięcej, więc co? Wyciągamy wszystko i będziemy układać na nowo. I can smell the smoke from the bacon. Yum, yum, yum. Let's go. See the sun shining from the windows. Yeah, yeah, yeah. Okay, I know that today'll be a good day. No, no, no. Okay, I know that today'll be a good day. Yeah, yeah, yeah. A, B, C, 1, 2, 3. Drink some water. Brush my teeth. Get out of bed and I stretch. Bed and my hair is a mess. Look through my clothes for a fit. Anything I do is drip. Feel like a kid when I'm tick-tocking, I still keep it real as it is. I show my age, I don't switch often, I'm just as a dad as it gets. Try taking naps with my kids, talking, I'm guessing this life how it is. And I can't wait for the weekend, keep jammies on like I'm a kid. Wake up, get up, stretch my legs. Skończyłam, więc pokażę wam, jak to tutaj teraz wygląda. Poukładałam kolekcjami, czyli tutaj mamy ombre, tutaj są asymetryczne, dalej mamy push-up, tutaj mamy, powiedzmy, że tą kolekcję LA, tutaj są te, gdzie mamy evergreeny i kombaty, dalej tutaj mamy bezszwowe melanżowe i tu są jeszcze jakieś takie czarne, inne leginsy z różnych innych kolekcji. Oczywiście to nie jest wszystko, niektóre rzeczy są w praniu, ale tak wygląda to w tym momencie, więc jestem mega zadowolona. Kolejna szuflada to rashgardy, czyli tutaj wszystkie są rashgardy, nie poukładam ich kolorystycznie, a po tej stronie mamy dwa rzędy shortów, czyli to są te seamlessy i tu mamy z kolekcji push-up. No i na samym dole mamy staniki i koszulki, czyli tutaj staniki poukładane kolorystycznie i koszulki, tutaj mamy te trzy takie topy z kolekcji asymetrycznej i reszta to są takie klasyczne koszulki z Jim Glamour, więc skończone. No dobra, więc ja już skończyłam, teraz idę zmyć makijaż, zrobić pielęgnację i siadam do montowania tego filmu, żebyście mogli go, mam nadzieję, że jutro obejrzeć. Mam nadzieję, że vlog wam się spodobał. Dajcie znać odnośnie tego, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej. A teraz już kończę. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. No i oczywiście widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia. Pa!